Kamil. Tym razem lecę do Gruzji na weekend, nisko budżetowo, to znaczy za 70 zł z Katowic do Kutaisi w Gruzji. A szczęściem moim jest to, że właśnie to jest pierwszy lot. Pierwszy lot z Katowic, dlatego mamy małą imprezę na lotnisku. Jest kurs gruzińskiego tańca, są bakłażany z czymś tam czymś. No ogólnie fajnie, przyjemnie, pierwszy lot. Widzimy się w Gruzji. Yo! 5:40 rano, witamy w Gruzji. Chciałem coś nagrać z tamtej strony lotniska, jednak oczywiście pan policjant powiedział no, nie mogę nagrywać. Nie wiem o co chodziło, no ale okej, nie mogę nagrywać, nie można. Wyszedłem z drugiej strony terminala, no i już mogę nagrywać, więc ponownie witam w Gruzji, jesteśmy w Kutaisi, a dokładnie w lotnisku nieopodal Kutaisi. Pora znaleźć coś, co zawiezie mnie do Gori, gdzie dalszy plan wycieczki będzie realizowany. Na razie nie mam żadnego pojęcia, bo parking pod lotniskiem wygląda tak, czyli stoi kilka samochodów, a poza tym nie ma nic. Więc pora ogarnąć to wszystko i znaleźć transport. Łapać busiki, które jadą do Tbilisi, no i tak po prostu mam się stąd wydostać, bo jako tako żadnego transportu publicznego jeszcze tam nie ma na lotnisku, więc mam stać typowo przy drodze i starać się złapać busika, więc łapiemy.
wracając tutaj marszrutką, pan wysadził mnie w miejscu, które wydawało mi się, że jest centrum. No i byłem troszkę zaskoczony tym, jak Tbilisi jest brzydkie, bo myślałem, że rzeczywiście tam jest centrum. Jednak przejechałem kilka stacji metra i okazało się, że to nie było centrum, bo właściwie centrum jest tutaj. Jestem w tym momencie na Szczeklanym Moście. Tam mamy parlament. Parlament widać jest ponad. Tam u góry jest twierdza, na którą jeżdżą gondole podwieszane. Tam sobie można wyjechać. Za jakiś czas tam też będę i tam też coś nagram. A co ciekawe, tam jeszcze jest Matka Boska Częstochowska, czyli ich odpowiednik, właśnie tej matki, to znaczy ich wersja naszej matki, która pilnuje porządku nad całą Gruzją. O, tam właśnie jest. Spogląda sobie na całe Tbilisi. A co ciekawe, mój hostel jest tam. Tam jest mój hostel, więc mam wszędzie blisko, mam widok właśnie na ten Szklany Most. No i ogólnie w porządku. No właśnie, ten most jest nad rzeką, która nazywa się Kura. I tutaj właśnie pode mną przepływa. Więc to Tbilisi nie jest jednak takie wszystkie, jak na początku mi się wydawało. Jest dość nowoczesne, mógłbym powiedzieć. Tam jest jeszcze budynek o dość ciekawych kształtach, który nie wiem do końca czym jest, ale mam nadzieję, że się dowiem. Więc pierwsze wrażenie z Tbilisi było niezbyt ciekawe, ale już wszystko jest w porządku i zaczyna mi się podobać. Jeszcze jedna nagrywka. To jest wejście do mojego hostelu. Hostel Peace. To tak wygląda. Wygląda całkiem jak z tego horroru hostel. Jednak wystarczy zrobić parę kroków, już szybko je robię, żeby zobaczyć to. Jest most, jest wszystko, więc mimo troszkę strasznego wyglądu, z drugiej strony wygląda już w porządku. No i ogólnie jest git, więc dzisiejszy dzień powoli dobiega końca. Jutro dalsze zwiedzanie Tbilisi, a następnego dnia nie wiem, co się będzie działo. Bye, bye. Tam oczywiście matka Gruzinka
Jak zwał, tak zwał, nieważne. Tbilisi z góry. Proszę bardzo. Natomiast Gruzji w Tbilisi mają swoją matkę Gruzję, która właśnie jest tutaj, w prawej ręce trzyma miecz dla niepowołanych gości, żeby ich przepędzić. Natomiast w lewej ręce, w dłoni, trzyma coś... Nie, dziękuję. Dziękuję. W lewej ręce trzyma talerz, miskę dla przyjaznych, dla przyjaciół, żeby ich częstować i ugościć. Więc oto matka Gruzja. No i udało mi się wdrapać na twierdzę Marika. Widoki są stąd naprawdę wyśmienite. Widać dokładnie całe Tbilisi. Widać, tak, dokładnie są widać. Twierdzę, mamy kościółek. Oczywiście standardowo. Również nie wiem, jak się nazywa, nie wiem dokładnie, czym jest, no ale wygląda jak kościół, bo tam na szpicy mamy krzyż. Jeszcze tylko muszę wyjść tam. Twierdza Nerikala będzie w pełni zaliczona.
klimat krótki. Najlepiej można go poczuć w Gruzji. Co? Krótka w Gruzji. Jeśli koniec świata gdzieś istnieje, wydaje mi się, że właśnie istnieje tutaj to problem. Dostałem się marszrutką do miasteczka i tutaj ciężka nazwa Upsli-Sikhe, coś mniej więcej w tym stylu. W tych górach jest skalne miasteczko, do którego właśnie z Piechty idę przez naprawdę wielkie wioski. Tam proszę jest, oto jedna z wiosek. No masakra, masakra. Tutaj jeszcze widzę szczątki starego mostu, którego już nie ma, bo jest nowy most, który widzę. Wow. Góry. Rzeczka sobie płynie. To może nawet jest góra, nie wiem. No jest dziko. Na pewno jest dziko. Podczas mojego marszu do skalnego miasta mam trochę czasu, więc opowiem jeszcze o transporcie. Przed chwilą była marszrutka, było nagranie z marszrutki. Więc transport w Gruzji to głównie właśnie marszrutki. I praktycznie nimi można podróżować po kraju. Są jeszcze taksówki, które też nie są drogie. Dla przykładu, za marszrutkę z Gori, tam niedaleko, nie wiem, 15 km zapłaciłem 1 lari, czyli 2 zł. Za taksówkę z Mschety do Gori, 50 km, zapłaciłem 15 lari, czyli 30 zł, więc ceny są naprawdę dobre. I śmiało można podróżować po całym kraju, głównie właśnie marszutkami i ewentualnie taksówkami. Jedynym problemem są tabliczki na marszutkach, które są napisane w alfabecie gruzińskim. I na początku trochę panikowałem, bo naprawdę ciężko było, to znaczy w ogóle nie można było zrozumieć, co tam jest napisane. Na szczęście Gruzini są na tyle pomocni, że pytam kogokolwiek i ten bierze mnie za rękę, jak małe dziecko zaprowadza do właściwego busa. Więc akurat z tym nie ma problemu. Więc śmiało można się wybierać. Co jeszcze? Po 2 dniach, czy tam po 3 dniach, ten alfabet staje się już dość zrozumiały, bo ja już potrafię sobie na przykład przeczytać Batumi na busie i wiem, do którego busa mam wsiąść, więc jest już całkiem w porządku. Okej, no to chyba tyle odnośnie transportu. Jestem już na lotnisku w Kutaisi, lotnisko jest za mną tam. Dobra wiadomość jest taka, że lotnisko nie jest zamykane na noc, więc tak w ramach informacji. Nie ma problemu, zwłaszcza z tym, że wylot jest o 6 rano, więc można sobie przejechać wcześniej, tudzież wieczorem. Nie będzie problemu, żeby przekoczować, co jest dość ważne.
co? Trzeba jakoś podsumować tą Gruzję. Byłem tutaj zaledwie 3 dni. Zobaczyłem, liznąłem trochę tej Gruzji i bardzo mi się spodobała. Podoba mi się to, że ceny są bardzo dobre, jak dla nas, jak dla Polaków na przykład. Podoba mi się również to, że na przykład, o właśnie, mam tutaj piwko i mogę sobie pić to piwko wszędzie w miejscach publicznych. Jest ono wszędzie dostępne i wszędzie mogę je spożywać bez jakichkolwiek problemów. Ogólnie Gruzini są bardzo pomocni. Jedynym problemem jest to, że nie znają języka angielskiego i trzeba się z nimi komunikować po rosyjsku. Po rosyjsku za bardzo nie potrafię, jednak to też nie było problemem, bo zawsze łamanym rosyjskim, tudzież odrobinkę polskiego i angielskiego, zawsze szło się dogadać. Każdy mi pomógł, ludzie są bardzo otwarci, więc naprawdę w porzo Gruzja, Gruzja w porzo. No i co? No i tyle. Teraz czekam na Wizerka do Katowic. No i koniec przygody trzydniowej w Gruzji. Aha, no tak, jeszcze oczywiście chciałem przeprosić za mój język, za moją składnię. Nie zawsze wychodzi to jak ma być, ale staram się przekazać jakieś informacje, pokazać coś, co ja tutaj widzę i co wy też możecie zobaczyć dzięki mojej kamerce. So, to teraz już na pewno koniec. A teraz nagrywka na spontanie. Jeśli Gruzja cię zmiażdżyła, to wiedz, że coś się dzieje. Tam za mną szaleje policja, jest wszystko w porządku, nic się nie dzieje, jest w porządku.